Was serdecznie w nowym vlogu. Nowy rok 2017. I co się dzieje? Wszędzie na stronach internetowych są postanowienia noworoczne, czego ja na przykład bardzo nie lubię. Będę staromodna, będę maruda, ale po prostu jestem tego zdania, że przez cały rok się staramy, od stycznia do grudnia i tak w kółko. Staramy się codziennie być tymi lepszymi, doświadczonymi ludźmi, niż wmawiać sobie o jakichś tam postanowieniach noworocznych, bo nowy rok, nowe zmiany, nowa ja, albo nowy ja, żeby nikogo tu nie pokrzywdzić. Kot się bawi akurat moją... Zostaw, to nie jest zabawka. No zobaczcie, no. Tu jest. Nie wiem, czy go widać, bo jest tak czarny jak smoła. W ogóle u nas wieczorem się poruszać po ciemku, po mieszkaniu, to tylko jest co chwilę. Tak jest, proszę pana, niech pan mi tu nie mówi, że tak nie jest. I tylko się boję, żeby mu po prostu ogona nie połamać albo czegoś tam. Fifuś, proszę cię, kochanie. To nie jest zabawka. Ja wiem, że dawno nie vlogowałam. Ale tym się nie bawimy. Dziękuję. Dziękuję. Grzeczny kot. Grzeczny. Dobra. Piecyk mi się zapalił. Ale fajnie. Będziemy mieli cieplutko. Ale fajnie, bo już traciłam nadzieję. Tak mi wiatr wpycha z powrotem wszystko do piecka, że po prostu przygasało. Ale fajnie, będzie cieplutko w domku. Fifuś, naprawdę, kochanie, proszę cię, nie rób. I właśnie kontynuując naszą rozmowę, widzicie warunki takie, a nie inne. Właśnie dzisiaj, odprowadzając syna do szkoły, po dłuższej przerwie, bo niestety znowu zachorował. Ogólnie mój syn choruje. Byliśmy też w szpitalu w listopadzie. Nic poważnego, spokojnie, ale ogólnie mój syn no, nie należy do najzdrowszych dzieci. I przez to ma duże luki w nauce. To znaczy w nauce. To, co nie ma go w szkole, to nadrabiamy w domu. Więc nie odstaje od reszty. Tylko, że po prostu to obecność. Obecność w szkole no niestety też jest ważna. Pamiętajcie, obecność w szkole jest ważna, tak? Czy się chce, czy się nie chce, w szkole jestem. Czy umiem, czy nie umiem, biorę to na siebie. Nie przygotowałem się, nie przygotowałam, no niestety pała jak nic, ale poprawię, tak? I tego się trzymajmy. I właśnie dzisiaj słyszałam rozmowę dwóch mam, tam trzecia doszła. Jakie są twoje postanowienia noworoczne? I tam gadają, że dieta, spa i tam zumby, nie zumby i te inne bajery. Będę musiała dołożyć do pieca. Dołożycie ze mną do pieca? Mogę na chwilę przerwać? Bo mi zgaśnie. Okej? Okay? Zaraz wracam. Okej, okay, do piecka dołożyłam. Ładnie się pali. I będzie milutko, cieplutko. I właśnie tak słuchałam tych rozmów, tych postanowień. Mówię, kurczę, naprawdę, to jest taki trend już. To jest taka moda. Bo ja nie wiem, czy to tak było, czy teraz to tak weszło. Ja naprawdę jestem tego zdania, że staramy się przez cały rok. Przez cały rok robimy coś dla siebie i od siebie dla kogoś. Staramy się być tym lepszym człowiekiem, doświadczonym, by te błędy, które popełniamy, naprawiać każdego dnia i coś nowego w sobie odkrywać. Tego jestem zdania. Nie ma ludzi idealnych. Nawet ja nie jestem idealny. Niestety. Chociaż moja mama zawsze mi mówi, że jest ze mnie dumna i innej córki sobie nie wyobraża, za co ci dziękuję, mamuś. Ale zawsze matka o córce czy synu, ogólnie o swoim dziecku będzie zawsze dobrze mówiła. Nieważne. Nieważne, czy to dziecko może krzywdzić, może sprawiać problemy. Mama zawsze kocha. To jest wspaniałe. I my też tacy bądźmy. Przebaczajmy, dajmy jakiś przykład, żeby ci ludzie się zmieniali. Nie skreślajmy ludzi. Nie skreślajmy ludzi. W ogóle takie czasy nastały dziwne, że ludzie się strasznie oddalili od siebie. Nie ma tej serdeczności, wszystko jest takie sztuczne, takie udawane. I może to by było moje postanowienie, żeby być sobą cały czas, uśmiechać się więcej. I tak właśnie powinno być. Nie uważacie? Często też rozmawiam ze swoim mężem. Jak wiecie,
każdym małżeństwie. Są zloty, są upadki. I po co się przejmować niektórymi rzeczami? Człowiek był troszeczkę głupi, powiem wam, bo za bardzo się przejmowała wszystkim. Jestem osobą, która bardzo lubi analizować. Ja muszę mieć dzień poukładany od rana do wieczora. Mimo, że nie mam pracy, bo nie mam, tak, leżę i pachnie, jak to niektóre znajome moje mówią, ale do tego zaraz dojdziemy. Lubię mieć harmonogram. Naprawdę. Ja muszę mieć wszystko poukładane i ci, którzy mnie już znają, wiedzą doskonale, że jeżeli ja czegoś nie zrealizuję w ciągu dnia, nie daj Boże, przełożę na drugi dzień, koniec. Nie mogę spać w nocy. Źle się z tym czuję. Uwierzcie mi. I właśnie a propos mojej pracy. Pracowałam, kochani. Ja pracowałam. Pracowałam w polomarkecie, w przedszkolu. Pracowałam również tak dorywczo, jako sprzątaczka, opiekunka do dzieci, korepetytorka. No i ostatni staż, oczywiście, moja przygoda w biurze. Trochę tego jest, trochę tego jest. Więcej mam pracy na czarno, nie oszukujmy się. I niektóre osoby, które właśnie mnie poznają, mówią, kurczę, ale jak to u was jest? No co, mąż pracuje, ty w domu siedzisz, dziecko w szkole, co ty robisz? No sorry, ale ja pracuję w domu, tak? Dzięki temu moje obrusy są czyste, firanki białe. Mój mąż i syn wszystko mają zawsze wyprasowane, przygotowane, gotowe na następny dzień rzeczy. Obiadek zawsze czeka ciepły. I powiem wam, że to jest moje spełnienie. Ja kiedyś miałam niobla na punkcie kariery. Ja byłam pracoholiczką i nadal tą cechę posiadam, bo pracoholizm nie znika od tak. No, taka jest prawda. Ale dopiero mąż mnie uświadomił, że nie tędy droga. Były momenty przed naszym ślubem, że mijaliśmy się w drzwiach. I dużo kłótni z tego powodu było. No bo jak tu ze sobą rozmawiać, jak tu nawiązywać jakiekolwiek tematy, kiedy my przez cały dzień się nie widzieliśmy. A jedyny moment, kiedy byliśmy razem, to była chwila, jak szliśmy spać i trzeba było wstać na drugi dzień do pracy. Źle było. I mam taką znajomą, teraz niedawno tak nawiązałyśmy ze sobą kontakt. Mama jedna z mam, które spotykam odprowadzając syna z klasy. Tak, chwilkę zamieniłyśmy zdanie, jakoś, nie wiem, tak wyszło, konkretne tematy od razu, że ona bardzo się wstydzi, że siedzi w domu, że nie ma pracy i ona by chciała pracy, a nie staż, ona nie chce stażu. Ja jej mówię, że bardzo dobrze ją rozumiem, że jest ta presja. Nie ma tych czasów, co kiedyś. Ja jestem z tego pokolenia, że z pradziada na dziada było tak, że to mężczyzna zarabiał, a kobieta zajmowała się domem. I to było naturalne. Nie było tego wyścigu szczurów. Teraz znajomą spotykam jedną i drugą. O Boże, ty nie masz pracy, jesteś nie jesteś samodzielna, nie dasz sobie rady w życiu, ty w ogóle nie wiesz, co to znaczy zarabiać. Przepraszam bardzo, czy ktoś mnie znał wcześniej? Nie znałeś mnie wcześniej, nie znałaś, nie wypowiadaj się. I tego się też trzymajcie. Nie dajcie sobie wmawiać, że jesteście tacy, a nie inni, kiedy ktoś was tak naprawdę nie zna. To, że ja nie mam pracy, to nie znaczy, że jestem jakaś głupia, że nie potrafię prowadzić domu, pomóc synowi z czymś, czy ogólnie być po prostu tą mamą i żoną. Ja jestem osobą wykształconą. To, co miałam zdobyć, zdobyłam. Mam dyplomy, mam różne certyfikaty, nieważne. To są tylko papiery. I bardzo fajna jest też rzecz, która chodzi po internecie, że nieważne jest wykształcenie, ale osobowość człowieka. I to jest prawda. Bo nie jeden potrafi się wykształcić, ma, wiecie, krawacik, a nie potrafi się wysłowić, dobrze napisać. Co więcej, nie potrafi być człowiekiem, nie potrafi być przyjacielem. Chociaż nie musi tym przyjacielem być, ale po prostu no, w społeczeństwie się nie potrafi spełniać. Taki naprawdę, tak jak mówiłam, wyścig szczurów. Ja w ogóle nie wiem, co z tego vloga wyjdzie. Mam tyle wam do powiedzenia, tyle się nazbierało i lubię takie momenty. Ja lubię właśnie nagrywać vlogi, kiedy po prostu mi się to wszystko nazbiera we mnie. Mam te tematy w głowie poukładane jako tako i po prostu to wylać przed kamerą. Chociaż dziwnie się patrzy na kamerę, kiedy cyfry się zmieniają, że czas biegnie, szkło, w którym troszeczkę się odbijam i to jest vlog. To jest cała magia vlogu. Vloga. Dasia.
A więc, kochani, postanowienie noworoczne. Nie ma czegoś takiego. Jesteśmy tymi dobrymi ludźmi, staramy się być coraz lepszymi ludźmi z dnia na dzień przez cały rok, lata, aż osiągniemy swój sukces. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym również, żeby sobie nie wmawiać, że jesteście tacy, a nie inni, kiedy jest inaczej. Jestem sobą, ja siebie znam, wiem, ile mogę od siebie wymagać i tego się trzymaj. Nie. Nie ma czegoś takiego, że albo ty nie robisz tego, nie robisz tamtego, wyróżniasz się, to już jesteś gorszy. Nieprawda. Nikt nie jest gorszy. Każdy ma prawo być tym, kim chce, tak? I nie kłóćcie się. Nie kłóćcie się, szanujcie. Dobrze wyszedł ten blok? Pewnie nie. Zaraz zobaczymy, co z tego wyszło. Trzymajcie się. Pa, pa.